kochane kobiety, życzę wam wszystkiego najlepszego. Oby nie tylko 14, przypuśćmy luty, albo 8 marca był waszym dniem, oby mężczyźni szanowali i kochali was cały rok albo całe życie. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet chciałbym wszystkim kobietom w Polsce i na świecie życzyć mądrych szefów, kochających partnerów i równych płac z facetami. A czy to ciężko być kobietą? Myślę, że bardzo ciężko. Ja byłem przez jeden dzień kobietą, w tym sensie, że przebrałem się za kobietę na potrzeby teledysku. Poddałem się brutalnej depilacji, chodziłem w szpilkach, miałem doczepione tipsy i rzęsy. Wiem, co to jest zalotka w związku z tym. Było to naprawdę bardzo uciążliwe i jakby biorąc udział w tym teledysku i przebierając się za kobietę, zrozumiałem, jak wiele kobiety poświęcają, żeby swojego czasu i energii i bólu także, żeby nam facetom przez moment chociaż się podobać. Wszystkiego dobrego, szczęścia, zdrowia, miłości, miłości przede wszystkim, a także takiego ciepła, które pochodzi z rodziny, z różnych związków. Kochane kobiety, żyjcie cudownie, kolorowo, z dużą ilością kwiatów i jeszcze raz to powtórzę, z dużą ilością miłości.